Siemaneczko, z tej strony Kacper, a dzisiaj jesteśmy w nietypowym odcinku, bo to nie jest żadna gra, tylko będziemy sobie tutaj pokazywać moją mapę. Właśnie to jest dla was pewnie dziwne, bo nic wam nie ogłaszałem, że robię własną mapę, ale jakbyście śledzili mnie na Facebooku, w fanpage'u i w ogóle byście wiedzieli, że robię mapkę i w ogóle. Więc ta mapka, na razie wymyśliłem taką nazwę z widzów. Widzowie mi podesłali trochę taką nazwę, Górecka Wyspa 1. Miałem na początku zmienić tą nazwę, ale nie wiem jak to wam się podoba. Ogólnie jak będzie w niektórych miejscach pisać coś tam do miejsca różne, to po prostu nie dziwcie się, po prostu ja robię edit tej mapki, bo auto mi pozwolił. Więc robię edit tej mapki i ogólnie tak, tutaj zrobiłem takie drzewo, które niby że się przewróciło tak do rogu, nie wiem jak to wam się spodoba, ogólnie właśnie będzie to do wydania, zobaczymy jeszcze co tutaj zmienić, w ogóle piszcie mi w komentarzu i później przejdziemy do gry, przetestujemy ją trochę, widzicie kukurydza, tutaj macie taką fajną że tutaj patrzcie, jedziecie na przykład takim kursusem, wjeżdżacie tutaj sobie i po prostu tutaj jest niby, że się czkarnie i tak wymyśliłem, żeby na przykład jak tutaj to podjedzie, to sobie tutaj kursusem, tutaj na przykład tutaj na tą dróżkę i po prostu będziecie mieć nic miejsca. Tutaj żeby nie było tak dużo kukurydza, ale tutaj trochę zostawiłem miejsce, żeby na przykład sieczkarnia mogła wycofać się jakiś pracownik, no. Moim zdaniem ta mapa jest bardzo klimatyczna, bardzo fajnie ją zrobiłem. Te płotki, czy patrzcie, bo tutaj jeszcze właśnie mówię, przerabiam, wszystko jeszcze nie skończyłem, to takie patrzcie, jedziecie na przykład takim zatorem, teraz nie mam obojęcia czym. Tak wiecie, taka górka. Ogólnie właśnie uczę się robić dopiero mapy, więc nie chciałam się robić własne, więc spytałem się właśnie takiego gościa, czy mogę przerobić jego mapkę, więc pozwolił. I ogólnie sorry czasem, że będę przerywał, ale jem się jeszcze śniadanie. Jak widzicie, tutaj jest 7:40, więc do tego jem śniadanie. Tutaj macie jęczmień czy pszenicę, chyba tak. Ogólnie poczekajcie chwilę. Sorry za to, ale... O. Dobra. No i musiałam tutaj lekko wsadzić, bo były skóry orki. Niektóre pola będziecie mieli sami do sadzenia, żeby było tak ustalone. Tu macie dróżkę do baty, w domu. Nie wiedziałem, co zrobić płot, ale... Tutaj jakiś spalony dom, tak żeby było, że niby dla ozdoby, wiecie, drzewa i te różne, budowa, przystanek i kościół, nie? Ogólnie miałem zostawić ten płot, tylko nie wiem, czy piszcie, czy to usuwać, bo po prostu czasem miałem problem z tą mapą właśnie, jak chciałem na przykład sobie coś kupić, nie wiem, kupiłem sobie jakiegoś bizona i header mi się właśnie położył w nicy, a tu biznie, chciałem podjechać, to właśnie nie było jak, więc... Piszcie w komentarzu, czy usunąć ten płot, czy nie. Ogólnie tutaj macie tak. Tutaj jedziecie sobie od sklepu, niedaleko od naszego. I tu jest taka druga gospodarka, która jest bardziej taka zaniedbana, jak to się mówi. Ogólnie ona ma tylko lepsza, taka... Ma bin i w ogóle. Jest taki domek. Tutaj ogólnie będzie jeszcze płot dorobiony tutaj. Tutaj tych drzew. I tutaj na przykład będziecie mieć bardziej jedziecie. I tutaj mamy rzepak. Macie rzepak. Taka górko, takie... powiedzieć. To jest takie pole, gdzie możecie właśnie spokojnie sobie
jechać, tylko uważajcie tutaj, bo trochę rowu może być, wiecie. Możecie wpaść jakimś leksjonem. I ogólnie przedstawiłem tutaj takie... Ogólnie wszystkie triggery działają. Opryski, nasiona, opryski, wszystko działa. Ogólnie jeszcze tej mapy nie wydam właśnie, dlatego że... Też nie będę szukał testerów, bo już były raz tak, nieraz takie przypadki, że komuś ukradli mapę, a ja też się cieszę, bo sam w końcu tutaj też jakieś przewrócone drzewo, żeby było dla ozdoby, że jakieś o, patrzcie, drzewa, jakieś o. I właśnie to jest najważniejsza rzecz na tej mapie, tartak. Tartak jest właśnie zawsze potrzebny, pisaliście w komentarzach, kurde, na żadnej mapie nie ma tartaka, tartaku. Tutaj macie jeszcze jedną kukurydzę, to był taki domek, który usunąłem. Ale właśnie to jest fajne, bo zobaczcie. Tartak, możecie sobie podjechać, wysypać jakieś zboże ogólnie. Snopki, różne bela, będziecie mogli... No, jak wolicie. No, to jakieś... Tak fasty, a właśnie za sklepem macie też fajne pole, które możecie zasadzić, na przykład buraki, ziemniaki, różne uprawy. Tutaj macie teksturę ziemi, taka ładna. Nie wiem dlaczego ufos tak się zrobił, ale może być trochę fajny, trochę zimny. Ogólnie tutaj, sorry, ale muszę niektóre rzeczy dosieć, bo mówię, ja tą mapę robię gdzieś już... Który? Szósty chyba dzień, no bo tak codziennie po jakieś trzy pola zasieję i trochę to przestawiam i kończę tą mapę i dopiero następnego dnia coś robię. Po prostu jakoś mam taką wenę, że lubię po prostu sobie coś zrobić, ale tak, że ogólnie 7 minut będziemy troszkę w giancie i pójdziemy zaraz do gry. Także... A ogólnie będzie drugi sezon z 15, bo to nie wiem, skończyłem w tej polskiej wsi. O, tutaj macie takie pole niby nieużytki, że tutaj będą takie różne właśnie dołki, te różne, że jak będziecie jeździć, to wiecie, to ogólnie działa, bo sam sprawdzam, jeszcze wam zaraz pokażę. Jeśli oracie, to możecie to wszystko zaorać, tylko to muszę jakoś zrobić, żeby to działało, bo obornik tutaj wyliczony. A, i jeszcze coś. Tutaj macie ogólnie krowy będą. Krowy. Macie tu stodowe, ogólnie wszystko jest dobrze. Tutaj macie silos na kiszonkę. Ogólnie trigger na gnojowicę. Podjeżdża sobie tubeczko wozem i sobie wlewa. I tutaj mamy obornik. Obornik i ogólnie obok też mamy taką łączkę fajną. Na tej mapie chyba są cztery łąki, tutaj jest jedna, druga, to nie są. Tu jest jedna, ta druga, tu jest druga, o, tutaj, gdzieś jeszcze trzecia, tu jest trzecia. Tu jest coś, sorry właśnie za takie teraz, to wiecie, tak jest, że muszę przesuwać myszką co chwilę. Nie. Nie wiem, chyba trzy są tylko. Nie wiem, jak to zasadziłem wtedy, ale zasiałem się, ale ważne, że... I nie hejtujcie właśnie, że ten... Że mówię jakiś... zasadziłem, zasiałem, po prostu dawno nic nie nagrywałem właśnie takich rzeczy. I ogólnie piszcie, co mam to dalej nagrywać. I ogólnie piszcie też właśnie, czy chcecie tutaj jakiś płotek lekki, taki... Jak na przykład tutaj, że tu, tylko żeby jest tutaj tak... Tylko tak. Widzicie triggery wszystkie, więc no w giancie to było na tyle, więc zaraz widzimy się w grze, więc siema. No jak widzicie, jesteśmy już na mojej mapce i ogólnie trochę się wkurzyłem, no bo nagrywałem to gdzieś tak przed chwilą i nie nagrał mi się głos. Nagrywałem wszystko, co teraz chcę powiedzieć. Po prostu teraz oglądam sobie film, patrzę, kurde, głos się. I tak byłem wkurzony, już miałem nagrać to, że miałem, nie wiem, jak nagrywać oddzielnie głosy w ogóle, więc... Dobra, pierwsze co mówiłem, to było właśnie, że mam tutaj takie branie, że otwiera się taki dom. Tak?
I ona może, jest to niedzieli, możecie tak przejechać przez nią, to jest zamknięta, bo ona ma kolizję. I po prostu nie przejdziecie, musicie właśnie ją otworzyć. Ogólnie wszystkie te rygiery działają do tego. Od tych bram, czy jak się mówi. Dobra, tutaj wchodzimy, możecie napełnić sobie siewnik lub jakąś kopaczkę, to jest wszystko, co macie, pudełka stare. Następny, to możecie napełnić sobie opryski. Teraz wam to wszystko powiem, bo już nagrywałem to wcześniej, gdzieś za jakieś 3 minuty temu i mi się nagrało, ale tylko nagranie, a bez jakichś chwili. Tutaj możecie sprzedawać sobie zboże, podjeżdżacie sobie na przykład, ja wam to pokażę, podjeżdżacie sobie na przykład jakimś zatorem, czy podjeżdżacie, wykupujecie i od razu wam tutaj na końcu kasa leży. Chyba, że możecie to zmienić też na takie, że tylko nie będziemy przy losach, ale to trudno do mnie sprzedawstwo, a nie mnie. Ogólnie chciałem wam coś powiedzieć, bo już w tamtym odcinku chciałem to powiedzieć, ale mi się nie nagra głos. Tutaj będziemy mieć Grecka Wyszpałego, że to już to zmienię, ogólnie o tym się mówię. Dominik, ja to taką mapę przerabiam, kupuję jednego. Tu możecie sprzedawać kostki, czyli snopki. Chyba te kostki. Tutaj macie jeszcze pięciu. Jakąś orkę, obornik, a tam ogólnie możecie sobie orać taki ugór, teraz ja wszystko powiem, a tam wygląda to drzewo. Tutaj macie rzepak, to jeszcze różne rzeczy. O, ogólnie tu jest obora, która też ma trigger, które tutaj macie jakąś łączkę, taką, jak to jest kosiarkę zwykłą, nawet rotacyjną. Po prostu odkosicie się to i już macie fajną. No i na tej mapie są chyba trzy łączki. Jedna jest tu, druga jest... druga jest tutaj, a trzecia jest tutaj. Tutaj macie sklep, i nie patrzcie na to, bo mi się to sklep tak zrobiło. Tutaj mamy sklep, tylko że właśnie miałem posłużyć z nim poszedł, bo jak na przykład bizonem i mam tu metkę bizona, podjeżdżam z przodem, a tu jest tego. I to kurwa zawalę zawsze dupą bizona, idę o to. Nie rozumiem o to. To jest pieniądze. I tu jest to drugie gospodarstwo. To jest bardziej takie puste, no bo nie ma za bardzo nic, tylko że ma właśnie tą wiatę, która jest ta mocza i wina ma. Tutaj możecie się coś. To jest właśnie ogólnie to gospodarstwo, na przykład jak tutaj podjedziecie, to możecie właśnie do niego, że już to się chyba nie sprzeda. Tak nie sprzeda się w ogóle. Ale jak chcecie na przykład, nie wiem, sprzedać sobie zboże, to jedziecie na przykład tam tego pierwszego gospodarstwa i trzeba tutaj mieć jakiś domek, garaż, nie wiem, chyba nie otwieramy. Tutaj też trigger działa, wszystkie triggery działają, opryski, te wszystkie różne sprawy. No, już pokazywałem na początku, na pierwszym odcinku, jak orka działa, więc teraz jeszcze raz pokażę, bo to nagrywałem wcześniej, to się głos nie nagrał i chyba jakiś film by wyszedł, że miałem nic, ale nie chcę po prostu tego już nagrywać od innej głosu, więc zrobię sobie od lądu, trochę wpływamy jeszcze mało. Wezmę te rzeczy, które były właśnie na początek odcinka, które nagrywałem. Takie rzeczy sobie braliśmy i jeszcze koszarkę. Wyglądał w miskę właśnie. To nie jak zrobić.
jakiś kurde agromet, nie wiem co, ale nie wiem, czy to jest taki auto, bo w tej mapie pięknie się pieczy z takimi rzeczami. Właśnie do tych tam jest. Mam zawsze takie nieszczęście, że zawsze albo na odcinku jakimś zakupie, no, jakimś rzecz, po prostu... Jeżeli mnie znowu będziecie się pytać, czy nie mam takiego kontaktu, ale właśnie tak jest mi teraz te wakacje. Jak będzie rok szkolny, to jakieś 3 dni właśnie z tym koniec wakacji, więc będzie mniej odcinków prawie w ogóle. Ale mówię właśnie, tak jest zawsze z nich. Wakacje to w ogóle prawie nie mam nic. A teraz w rok szkolny to będziecie dziwni. Zobaczcie, chyba, że już nie biorę. No miałem nagrywać chwilę w wakacje, sobie tak. I ogólnie patrzcie, tu sobie wjeżdżacie. To na przykład tak jedziecie. I teraz mamy o. Które o. Tak. Prawdziwą jakąś tam niepolówkę, tu mamy jeszcze takie jedno pole za farmą. Przepraszam. Tu mamy jeszcze jedno pole za farmą, tylko że tutaj nie wnika obłonnik oporam, że to jest mój problem. Ale spróbuję to jakoś zrobić jeszcze, nie wiem. Sorry, nie wiem dlaczego nie tak strony. Sorry. Dobra, nie byłem... Kurde, dobra. Dobra, nie będzie tak stary jeszcze. Co to jest nowszy, uczysz. Jeżeli teraz gram normalnie na klawiaturze, bo na padzie to mi się zaraniało. Także jakiegoś fejla by zaraniowali. No, jedynie jak mówiłem w tamtym odcinku, to się sprawdzi, że jeszcze nie powtarzam. Ale jak mówiłem w tamtym odcinku, gdy nie grałem się głos, właśnie, że będzie też do tej mapy modpack. Tylko, że musicie sobie niektóre mody poszukać, których nie wydam, bo po prostu niektóre mody są przeze mnie usunięte. A w tym modpacku chciałem. To jest taki fajny odcisk, właśnie podnoszę, co coś tak. No nie patrzę, trigger na oprysku działa, wszystko działa, muszę kliknąć R w każdej żadnej mapie. Tutaj macie jeszcze, właśnie, no, tutaj macie takie, jakby widzę, że coś wylana, liście. Takie, że to właśnie droga polna, to wyciąłem, no. Wyciąłem, żeby ta przedszkarnia nie była wycofać. Sama nie wycofa, ale to tak realnie pracowi. Z kosiarką też zaraz robimy to. Idziemy na przykład tutaj. Tutaj macie fajne właśnie motorki, gdzie możecie dać sobie oraz jeszcze sobie tylko wyjdzie chwilę. Zrobię sobie do tego mojego screena. O! Nie będzie takie coś. Teraz coś pozwolić fajną miniaturkę. I też ta seria w tej mapie będzie. Muszę tylko tutaj zmienić. Zrobić inne mapy, to będę wam wydawał, to jak następna mapa po dwójce wyjdzie na 333 prawie i biorąc też tak jest. Nie wiem kiedy wyjdzie, ale jest to tak wygląda. Dobra, opryski właśnie rzucimy, na razie i tak tego zapisu nie potrzebuję. Nie wiem,
nie wiem jak to będzie, ziom, nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to będzie, ziom, nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to będzie, ziom, nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to będzie, ziom, nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to będzie, ziom, nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to będzie, ziom, nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to będzie, ziom, nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to będzie, ziom. Pytaj się mnie, jak to dziś będzie. Ja dziś nie przejmuję się, nie. Bo mój skład wspiera mnie i mamy wysrane na te laski tam na żale. One siedzą wciąż na wczanie. Jedna mówi, że chce tylko jedną noc, druga mówi, że będzie za mój sos. Nie ufam nikomu już, nie ufaj nikomu już. Jedyne co zrobisz to teraz z nami róż. Byliśmy na dole tam, idź na hejteru sam. I dziś zrobimy to, czego pragniemy, mój.